Witamy w kolejnym odcinku programu Gość buduje NL. Dzisiaj mam zaszczyt przeprowadzić wywiad z współwłaścicielem firmy Firestop Holland. Cześć Radku. Witam. Firma założona została 10 lat temu i co rok te obroty są coraz większe. Jaka jest recepta na to, żeby mieć ten, robić zawsze krok do przodu i robić jak najmniejsze kroki do tyłu? Znaczy, największy kapitał, jaki ja mam, to są ludzie, z którymi pracuję. To znaczy, bez nich wzrost obrotu byłby niemożliwy. Też nie znajdujemy ludzi tak z łapanki, tylko to są z reguły zaufani. To są rodziny naszych pracowników, którzy przychodzą do nas do pracy. W tym miesiącu przyjmuję trzeciego z braci, który od 1 lutego jest naszym pracownikiem, szwagier innego pracownika, więc to są na tej zasadzie się rozwijamy. To jest rodzinne. Tak, można powiedzieć, tak. Moja osoba, która pomaga mi w biurze, to żona mojego wspólnika. Okay. Więc działam na zasadzie tak, zaufania. Dobre relacje z pracownikami to jest podstawa, bo wtedy ludzie pracują nie dlatego, bo muszą, tylko dlatego, że wiedzą, że firma, w której się znajdują, jest fajnym miejscem do spędzania czasu, bo wbrew pozorom, oprócz weekendów, no to od poniedziałku do piątku musimy pracować, więc spędzać czas razem. Fajnie jest, jeżeli tam nie jest aż tak źle, jak mogłoby być. No właśnie, jak wyglądają projekty, którymi się zajmujesz? To znaczy, dla jakich marek pracujesz, co wykonujesz tutaj w Holandii? Naszymi zleceniodawcami są duże firmy budowlane bądź duże firmy instalacyjne, no, na przykład BAM Fire Protection, Durafamir, Homai, Heimans. Jakie projekty? Największy, jaki w tej chwili mam, to jest szpital Erasmus w Rotterdamie, prawie 12 tysięcy tryskaczy. Projekt, który robimy od 2,5 lat, gdzie pracuje non-stop 10 monterów naszych. Ale też wykonujesz projekty na przykład na Schipholu. I tam na przykład jest ta praca zmianowa. Zgadza się. To znaczy, że praca 24 godziny na dobę trwa, tak? Znaczy, to znaczy, że w pewnych częściach Schipholu faktycznie można tylko działać w nocy na przykład. I wtedy faktycznie pracujemy w nocy, bo nie ma takiej innej możliwości. Kwestia spuszczania wody, kwestia odłączania pewnych sekcji ze względu na podróżnych, którym by to było dużym utrudnieniem. Tak, wtedy pracujemy w nocy. Co wyróżnia holenderskich klientów? Holenderscy klienci są bardzo konkretni. To znaczy, że to, co ustalimy na papierze, tego się trzymamy. Ale to działa w obie strony, bo również jeżeli podpiszemy coś i będziemy później chcieli to zmienić za jakiś czas, bo coś tam nie będzie pasowało w kontrakcie, no to niestety, oni powiedzą sorry, ale ślepi w karty nie grają. No i płacimy wtedy my. Dlatego zanim podpiszemy cokolwiek z holenderską firmą, należy to 3 razy przeczytać. Holendrzy od wieków zajmują się handlem i to właśnie, w jaki sposób załatwiają interesy, mają też we krwi. Holendrzy mają we krwi handel, mają i uwielbiają zarabiać pieniądze, ale to oni są od zarabiania pieniędzy, a nie ty, w skrócie, tak? No i chodzi o to, żeby tak z nimi zagrać w tą grę, żeby jednak zarobić pieniądze, jako my. Tak, ale często, nawet ja rozmawiałem z holenderskimi klientami, zawsze powtarzają do mnie, że jakikolwiek projekt robimy, to musi być sytuacja win-win, więc oni też pozwalają zarobić, tylko w rzeczywiście ograniczonym stopniu. Tak jest, no nie jest w interesie mojego zleceniodawcy, żeby mnie wycisnąć, żebym ja później splajtował. Nie, tak na pewno nie jest. Mówię tylko, chcę powiedzieć tylko tyle, że Holendrzy lubią, kiedy reguły gry są jasne, ale generalnie są ukierunkowani na zysk. Zgadza się, ale w czystej formie jest zysk. To znaczy, ustalamy reguły gry, trzymamy się ich, my zarobimy, ty też zarobisz.
W przeciwieństwie na przykład do rynku niemieckiego, gdzie z doświadczenia moich znajomych wiem, że ostatnie 5% kontraktu to należy sobie zarezerwować na koszty adwokata, czego tu w Holandii całe szczęście nie ma i tutaj do samego końca można być pewnym, że pieniądze się dostanie z kontraktu. Każdy produkt, który chcemy sprzedać, czy to jest instalacja tryskaczowa, czy żarówka, czy okno, no to trzeba sprawdzić najpierw, czy są jakieś bariery wejścia na ten rynek, czy nie. W naszym przypadku był to certyfikat, który zajął nam ponad 2 lata, zanim staliśmy się pełnoprawną instalacyjną firmą zajmującą się tym, czym się zajmujemy na rynku holenderskim, więc jeżeli ktoś ma ochotę sprzedawać, no nie wiem, żarówki, no to wypadałoby sprawdzić, czy żeby sprzedać taką żarówkę, to trzeba mieć jakiś papier na to. Tego nie wiem, no, żarówek nie sprzedaję. Jak ważna jest współpraca z partnerami holenderskimi? Jeżeli ktoś się decyduje na to, że chce tutaj w Holandii, czy nawet w każdym innym kraju założyć działalność gospodarczą i poważnie myśleć tutaj o robieniu poważnych interesów, to należy niestety, ale mieć lokalne osoby w firmie, które będą załatwiać pewne sprawy tu na miejscu. Ja bez mojego holenderskiego wspólnika nigdy nie byłbym w tym miejscu, gdzie jestem w tej chwili. I to nie jest kwestia języka, czy to nie jest kwestia znajomości branży, tylko to jest kwestia pewnych niuansów narodowościowych. Ja się urodziłem nad Wisłą, w centralnej części Polski. Natomiast w Warszawie myśli się trochę innymi kategoriami niż tu w Holandii. Natomiast w zetknięciu się z klientem holenderskim warto jest... Najlepsza jest mieszanka wybuchowa, kiedy przyjeżdżam z moim wspólnikiem. Wiemy, na co nas stać i jak daleko możemy się posunąć, jeżeli chodzi o kontrakt. Natomiast ja staram się myśleć kategoriami nadwiślańskimi, o tak. Mój wspólnik, no, ze 100% Holendra, go teraz obserwuję, to stał się 90%. Doszedł do wniosku, że jednak pewne rzeczy można załatwiać w trochę inny sposób, niż on tam wyssał z mlekiem matki swojej holenderskiej. No i dzięki temu nasi konkurenci, jak wiedzą, że my tam wchodzimy, no to są trochę się martwią, że taki dzień ich spotkał. Radku, bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz za udział w naszym spotkaniu i bardzo serdecznie zapraszam na kolejne odcinki Gość Buduje NL. Ale przynieś gdzieś brzucha, mówię, że... Ale tu jest szeroki. Jak ciągnął brzuch? Ten holenderski ma skierunek polski. Ale ja od tej części to wycinałem. Ja polskich klientów w ogóle nie mam. Jeszcze też musimy mieć tylko nagrane, bo to będzie do zdjęć lepsze. Tak. Okej, no to ciach. No bo to też, no ma iść do Polski, więc ja też bym chciał porównać to z Polską. Ty. No, twoja mama w Polsce obejrzy, więc to wiesz, to ona zna polskie podejście. Czyś odpowiedzi udzieliła. No wiem, teraz ja ci zadam pytanie. No to jest cud montażu.